obecnie w ramach inwestycji dotyczącej modernizacji linii kolejowej 447 od Grodziska Mazowieckiego do Warszawa, Włochy, wykonujemy prace związane z przebudową przejść podziemnych w dzielnicy Warszawa-Włochy, Warszawa-Ursus, w Piastowie oraz w Milanówku. To jeśli chodzi o przejścia, modernizację przejść istniejących. Oraz rozpoczęliśmy prace związane z budową przejść nowych, czyli przejść w miejscowości Barzniew oraz Brwinów. Są to prace, które generują utrudnienia dla mieszkańców, dla lokalnej społeczności, polegające przede wszystkim na tym, że niemożliwe jest przechodzenie, użytkowanie tych przejść, czyli przechodzenie z jednej strony miejscowości, ze strony północnej na stronę południową i odwrotnie. Mieszkańcy muszą korzystać z alternatywnych dróg, z alternatywnych przejść. To są prace, które rozpoczęliśmy od 4 maja. Mówimy o tym, iż są to prace przygotowawcze. One związane są z zamknięciami torowymi w ruchu dalekobieżnym, czyli obecnie zamknięty jest tor numer 1 linii numer 1 od 4 maja przez okres 2 miesięcy. Po zakończeniu tego etapu rozpoczniemy zamknięcie kolejnego toru linii dalekobieżnej, czyli toru numer 2, również przez okres 2 miesięcy. Czyli razem 4 miesiące potrwają te prace związane z budową, przebudową przejść podziemnych w zakresie pod torami linii numer 1, czyli linii dalekobieżnej. Po zakończeniu tych prac przystąpimy do głównych prac w zakresie naszej inwestycji, czyli prac już polegających i związanych polegających na przebudowie torów linii podmiejskiej, linii 447. To będą prace związane, generujące największe utrudnienia dla pasażerów, bo będą to prace związane z całkowitym zamknięciem linii podmiejskiej. Te prace potrwają przez okres 12 miesięcy i w tym czasie będzie wdrożona zastępcza komunikacja autobusowa, tak aby pasażerowie mieli w sposób optymalny zapewnioną komunikację na odcinku od Grodziska Mazowieckiego do Warszawa-Włochy.